Cieszę się, że dziś będziemy mogli po raz kolejny już w tym roku posłuchać Państwa, Waszych prezentacji muzycznych. Zapraszam więc w pierwszej kolejności gospodarzy zespół Jutrzenka z Rogoźnicy. Panie dziś przygotowały dla was coś już trochę na jesienną butę, ale też nie wiecie. Pierwsza jest to formuła przeglądu zespołów ludowych, biesiadnych, funkcjonujących na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, ale nie tylko, bo również dzisiaj w Rogoźnicy gościmy zaproszone zespoły z terenu powiatu bielskiego, łukowskiego. Jest to kolejny już przykład angażowania się zespołów ludowych w ochronę tradycji ludowej na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Tej tradycji, z której wyrastamy, czyli umiłowania do ziemi, dobrej zabawy, dobrego śpiewu i kultywowania tradycji naszych przodków. Są to ważne wydarzenia zarówno dla gminy Międzyrzec Podlaskich, ale również dla samej społeczności w dniu dzisiejszym. W Rogoźnicy zespół Jutrzenka jest jednym z czołowych zespołów funkcjonujących na terenie gminy Międzyrzec Podlaski z dużym sercem, a kapele retro zawsze towarzyszy im występ.
miło gościć w tak gościnnej Rogoźnicy i w tak przyjaznym gronie zespołu Jutrzenka. Gratuluję i dziękuję za zaproszenie. Zawsze miło mi jest być na takich właśnie ludowych spotkaniach. Spotkaniach, które opierają się na naszej tradycji, przywiązaniu do muzyki, tańca i wspaniałej zabawy. Życzę wam wszystkim udanego popołudnia i wieczoru. Nie śpieszmy się. Możemy nawet zostać w gminie Międzyrzec Podlaski do następnej soboty. Przeniesiemy się do Krzewicy, a tam zapraszamy na potańcówkę na dekach. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Jestem zaszczycony, że mogę być z wami. I jak tylko czas mi pozwala, wraz z małżonką towarzyszymy wam na ścieżkach kultury ludowej. Dziękuję bardzo.